Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci 3 opowieści buddyjskie. Ja buddystą nie jestem, natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy wzajemnie korzystać ze swoich mądrości, w tym wypadku z mądrości opowieści pewnego buddyjskiego mnicha, przedstawiciela tajskiego buddyzmu leśnego. Już nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Tajski buddyzm leśny. Natomiast uwielbiam Tajlandię, uwielbiam las, szanuję buddyzm. Dlatego się tymi opowieściami zainteresowałem i nie zawiodłem się. Opowieści będą 3. Nie będę obrażał Twojej inteligencji, nie będę Ci tłumaczył, o co w nich chodzi. Zamiast tego po każdej opowieści będę miał do Ciebie prośbę. Prośba nie będzie o pieniądze, możesz oglądać spokojnie. Opowieść 1. Było 2 mnichów buddyjskich, nazwijmy ich Wang i Tang. Mnisi niemalże święci, lewitacja dla nich to był chleb powszedni. Bilokowali z równą łatwością, jak ty idziesz do toalety. Mocno oświeceni, szanowani, w pełni swojej mocy, w pełni światłości. Żyli w jednym klasztorze, byli nierozłącznymi przyjaciółmi. Tam gdzie Wang, tam i Tang. Tam gdzie Tang, tam i Wang. Pewnego dnia umarli. Umarli w sąsiednich celach tego samego dnia, o tej samej godzinie. Niektórzy mnisi mówili nawet, że umówili się na tą uroczystość. I cóż, Wang budzi się w najwyższym kręgu. Nirwana, wieczna szczęśliwość, cudowność. Zanim zdążył się dobrze z tego ucieszyć, zorientował się, że czegoś mu brakuje. Nie było jego przyjaciela Tanga. Zaczął przeszukiwać ten najwyższy krąg. Nie znalazł. Przeszukał krąg istot wysokich, średnich, niskich, najniższych. Tanga nigdzie nie ma. Dziwne. Takie mam moce, a nie mogę znaleźć mojego przyjaciela. Stanął w miejscu troszeczkę załamany i z całych sił zaczął przyjaciela wołać. Obok niego była wielka kupa świeżego, cuchnącego gnoju. Z tego gnoju wyszedł mały robaczek. Mały robaczek, kolorowy, zamachał wąsami i mówi: temu się dys, zaciastujesz tem. Przyjacielu, to ty? Co ty tutaj robisz? Zajadam. Smaczne. Dużo jest. Na częstuj się. No, czemuś nasz bank z tego nie skorzystał. Mówi: nie, to jakaś musi być pomyłka. Jakim sposobem ty, taki oświecony, taki biegły w sztuce buddyjskiej, znalazłeś się tak nisko? Ja wielkie mam moce. Zabieram cię do najwyższego kręgu. A po co? Słuchaj, tam jest i zaczął mu opowiadać, jak fantastycznie jest w najwyższym kręgu. Robaczek słuchał uważnie, co jakiś czas strzygł wąsami, co jakiś czas zjadał co smakowitszy kawałek z tej kubki gnoju. Za życia był uprzejmy teraz też, wysłuchał opowieści do końca. Mówi: mam tylko jedno pytanie. A ty tam we tym najwyższym kręgu, to nawet jest taka wielka, wielka kupa ciepłego gnoju. No nie ma, przyjacielu. Ale to nie idę. Słuchaj, coś ci się pomieszało z umysłem, ja cię zabieram. Wyciągnął rękę, w tym momencie robaczek zanurkował do gnoju i pomimo usilnych poszukiwań nigdy już się nie odnalazł. Bang i Tang nigdy już się nie spotkali. Moja prośba po tym filmie: nie próbuj nikogo nigdy uszczęśliwiać na siłę. Nie próbuj wmawiać komuś, co ma robić, co jest dla niego dobre. Historia następna. Historia następna może być nieco drastyczna. Może lepiej, jeżeli oglądasz ten film z dzieckiem, lepiej niech tej następnej historii nie słucha. Może nie jest aż tak drastyczna jak większość bajek dla dzieci teraz, natomiast no może lepiej nie. Dzieje się to w wiosce, Indie, może Birma, może Laos. W każdym razie gorąco, upał, mała wioska, rodzina. Rodzice z niedużym chłopcem. Żyją sobie spokojnie, szczęśliwie, pełni wzajemnej miłości.
Jest im dobrze. Rodzice mają tylko jeden problem. Ten chłopiec nie chce pić mleka. Nie wiadomo czemu wszyscy rodzice myślą, że mleko jest takie zdrowe dla dzieci. Oni też tak myśleli. Był to dla nich problem. Pewnego dnia chłopiec przyszedł do mamy i mówi: mamusiu, daj mi kubek ciepłego mleka. Matka strasznie się ucieszyła, nalała to mleko, a chłopiec wychodzi. Wychodzi z domu. Matka mówi: gdzie ty idziesz? Dlaczego wychodzisz z tym mlekiem? Wypiję to mleko za szopą. Wiesz, lepiej, żeby nikt nie widział, że piję mleko. Poszedł. Wrócił z pustym kubeczkiem. Następnego dnia znowu to samo. Matka, wiedziona ciekawością, poszła za chłopcem po cichutku. Wygląda zza tej szopy. Chłopiec usiadł, oparł się plecami o szopę i zaczął śpiewać. Pięknym, cudownym głosem fantastyczną piosenkę. Po chwili spod szopy wypełzła biała kobra. Straszliwie jadowite i niebezpieczne stworzenie. Matka chciała interweniować, ale nie mogła. Strach ją sparaliżował. Kobra podpełzła do chłopca, zanurzyła głowę w kubku z mlekiem, wypiła mleko, otarła się o chłopca nogę i z powrotem wpełzła pod szopę. Matka wróciła do domu. Nie wiedziała, co z tym zrobić. Ta historia powtarzała się codziennie. Nie mówiła o tym mężowi, wiesz, bo jakoś nie wiedziała, jak to ująć, jak to określić, jak mąż zareaguje. Pewnego dnia było święto. Mąż nie poszedł do pracy w polu. Zauważył to dziwne zachowanie chłopca z mlekiem. Mówi do żony: pędzę za nim. Zobaczę, co robi. Żona prosiła go, błagała, żeby nie, ale w tych rejonach kobiety nie bardzo są słuchane przez mężczyzn. Pobiegł za chłopcem. Kiedy zobaczył wypełzającą kobrę, jeden szybki ruch maczetą. Chlap! Odcięta głowa kobry wylądowała z kubku z mlekiem. Chłopiec nie odezwał się. Chłopiec w ogóle przestał się odzywać. Przestał jeść. Siedział i patrzył przed siebie. Mimo próśb, mimo gruźb, nie udało się go namówić do jedzenia. Nie udało się go namówić, żeby się odezwał. Mieli jakichś znajomych w mieście. Po znajomości wylądował chłopiec w szpitalu. Pomimo usilnych prób nie udało się mu pomóc. Po kilkunastu dniach chłopiec zmarł. Do końca życia nie odezwał się. Do końca życia nic nie zjadł. Moja prośba po tym filmie. Nigdy nie przesadzaj z opiekuńczością. Nie przesadzaj z nadmiarem troski. Czasami nadmiar opiekuńczości i troski może być równie szkodliwy, jak jej brak. Historia trzecia. Rzecz dzieje się niemalże współcześnie. Więzienie dla mężczyzn. W tym więzieniu Johnny. Johnny, chłop 2x2, wytatuowany, z taką twarzą, że gdyby na mnie popatrzył, od razu cofnąłbym się o dwa kroki. Więzienie musi się samo utrzymać, prowadzi hodowlę bydła i zakład przetwórstwa mięsnego. Johnny pracuje przy uboju. Dwie elektrody, przeprowadzają krowę, trach, chlap, krowa leży. Następna, trach, chlap, krowa leży. Następna, trach i nic. I nic. Krowa odwróciła się, popatrzyła Johnemu prosto w oczy, z bezbrzeżnym smutkiem. Z jej oka wypłynęła wielka ciepła łza. Johnny coś pękło. Coś pękło, coś się zmieniło. Rzucił te elektrody i powiedział: ta krowa będzie żyć. Niezależnie od tego, czy podwoicie, potroicie mój wyrok, jeżeli ktoś chce zabić tą krowę, musi najpierw zabić mnie. Zarząd więzienia obradował. Myślał, co z tym zrobić. W końcu stwierdzili, że dobrze, że to będzie wychowawcze. Darowali tej krowie życie. Żyła sobie do końca, spokojnie. Johnny został przesunięty z uboju do karmienia zwierząt. Zachowywał się tak dobrze, że wyrok został mu skrócony. Podobno potem dostał pracę w jakimś hospicjum czy schronisku dla zwierząt. Tego nie wiemy. Krowa dożyła spokojnej starości. Po tym filmie prośba: pomyśl. Ta krowa dożyła spokojnej starości. A co z innymi krowami z tej hodowli? Co z innymi krowami, świniami i innymi
zwierzoistotami z wszystkich hodowli na świecie. Pomyśl, w jakich warunkach żyją. Pomyśl, jak umierają. To nieprawda, że nic nie możesz zrobić. Możesz. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twój czas. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do obejrzenia następnych, poprzednich. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Od niedawna jestem na Instagramie. Też możesz zajrzeć. Link znajdziesz pod filmem albo na mojej stronie głównej. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.